uwielbiamy Ciebie za Twoje życie w nas. To Jezus Chrystus każdego z nas wyzwolił, każdego z nas z naszych więzień. To On otworzył drzwi więzień. Każdy z nas siedział w innym więzieniu, ale to On ma klucze do każdego więzienia. To On jest w stanie wyzwolić dzisiaj Twoje życie do tego stopnia, że nie będziesz musiał się przebierać, że będziesz mógł żyć w zgodzie ze swoim sercem. Uwielbiamy Ciebie, prawdo jedyna, uwielbiamy Ciebie. To Ty więzień otworzyłeś drzwi. Ogłaszamy, że Ty jesteś życiem, Ty jesteś drogą prawdą.
życiu. To Ty więzień otworzyłeś. To Jezus Chrystus otworzył drzwi więzień. To On. Jeśli zaufasz Jemu z całego serca, zobaczysz, co to znaczy, że można żyć w wolności. On wyswobodził moje życie. To Jezus Chrystus wyswobodził moje życie. Kiedy miałam 16 lat, niespełna, związałam moje życie z przestępcą, dlatego że bardzo się bałam. Wydawało mi się, że kiedy moje lęki poprzebieram w coś, to będę szczęśliwym człowiekiem. Wydawało mi się, że życie z przestępcą jest w stanie uwolnić mnie od lęków. Ale chcę Ci powiedzieć, że to było jakieś kolejne przebranie. Diabeł próbował mnie tak ubrać w jakieś kolejne lewe ubranie. Chcę Ci powiedzieć, że z lęku, nie dlatego, nie z miłości, ale z lęku, związałam się z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej, dlatego że wydawało mi się, że on jest w stanie zabezpieczyć moje życie. Ale okazało się, że nie jest w stanie zabezpieczyć mojego życia. Nie jest w stanie mi dać pokoju do mojego serca, którego tak bardzo szukałam. Bardzo szybko okazało się, że moje życie jest w tragicznych opałach. Ale nie chcę się tutaj rozwodzić, co tak naprawdę miało miejsce w moim życiu. Ale chcę Ci powiedzieć o Jezusie Chrystusie, który przyszedł do mnie w bardzo złym miejscu mojego życia. Ten człowiek, z którym się związałam, poszedł na taki krótki wyrok do więzienia na 10 miesięcy. I wiesz, on w przeciągu tych 10 miesięcy w więzieniu spotkał Jezusa, narodził się na nowo i napisał do mnie list, że poznał Jezusa i on mi o tym Jezusie głosi. Wcześniej chciał mnie zamordować, a teraz mi głosi o Jezusie. Wydawało mi się, że jemu coś się popierniczyło w głowie. Ja mówię, wiesz, ty w ogóle wszystkiego już dotknąłeś. Nie dotknąłeś jeszcze tylko religii. W ogóle nie wierzyłam w to, co do mnie mówi. Ale po tych 10 miesiącach, kiedy wyszedł, to zobaczyłam w domu zupełnie nowego człowieka. Nie człowieka zresocjalizowanego, ale zupełnie nowego człowieka. Przedtem widziałam mordercę i gangstera, a kiedy powiedział, że spotkał Jezusa i jak wrócił do domu, zobaczyłam zupełnie innego człowieka, nowego, o nowym sercu. Wiedziałam, że wszystko można zmienić, ale nie można ukryć pragnień swojego serca. Rozumiecie? Nie uciekniesz nigdzie przed swoim sercem. To tylko Bóg jest w stanie dać Ci nowe serce. To On jest w stanie dać Ci nowe pragnienia. To On jest w stanie dać Ci nowe życie. Nie możesz się zresocjalizować i sam nie możesz się stać lepszym człowiekiem. I wiecie, z uwagi na to, w ogóle posłuchajcie tego, ja w ogóle mówię do Was o życiu. Mówię do Was o moim prywatnym życiu, o tym, co mi się przydarzyło. Nie jestem siostrą zakonną, jestem normalną kobietą, która spotkała Jezusa Chrystusa w swoim życiu. I chcę Ci powiedzieć, że z uwagi na to, że żyłam z przestępcą, moje życie zostało pociągnięte również do odpowiedzialności karnej. I kiedy do mojego domu przyjechała policja i zostałam aresztowana za współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej, to kiedy jechałam z kuta kajdanami do prokuratury, to w swoim sercu zawołałam do tego Boga, o którym mówił mi ten facet, z którym żyłam. Mówię, Boże, jeśli tylko w ogóle jesteś żywy, bo o takim mi On mówi, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. I chcę Ci powiedzieć, że nie poszłam siedzieć do więzienia. Bóg w tamtym czasie uczynił dla mnie taki cud. I wiesz, chcę Ci powiedzieć, że zaczęłam wtedy czytać Biblię. Ponieważ ja wierzę, że nikt nie może nas pociągnąć do osobistej relacji z Bogiem, jak tylko Duch Święty. I ten sam Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych, przekonał mnie o grzechu. Ja byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem. Miałam własną sprawiedliwość. Mi się wydawało, że taka osoba jak ja znajdzie szczególne miejsce w niebie. Wydawało mi się, że ja i Jezus mamy ze sobą tak wiele wspólnego. Jezusa zabili, a mnie chciano zabić. Mi się wydawało, że ja jestem, wiecie, że ja jestem ta szczególna, która zajmie jakieś miejsce po prawicy Boga. Ale wiesz, kiedy zaczęłam czytać Biblię, przeczytałam coś takiego, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I chcę Ci powiedzieć, ja Ci nie umiem tego wytłumaczyć. Ale Duch Święty tak głęboko mnie dotknął, że przekonał mnie o grzechu w moim życiu. Ja sama w moim mieszkaniu uklękłam na kolana i powiedziałam,
Bez Ciebie, Jezus, jestem niczym. Potrzebuję Twojego życia, potrzebuję Ciebie do życia. I chcę Ci powiedzieć, że tam, w moim pokoju, sama narodziłam się na nowo. I o tym nowym narodzeniu mówi Biblia, że jeśli nie narodzisz się na nowo tutaj na ziemi, nie jesteś w stanie wejść do Królestwa Bożego. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Przez Jezusa jesteś w stanie kontaktować się z Bogiem. Nie jesteś w stanie inaczej kontaktować się z Bogiem. Chcę Ci powiedzieć, że kiedy ja pojednałam się z tym Bogiem, to On wypełnił pustkę w moim życiu. On mi dał nowe życie. Ja dzisiaj żyję z tym samym człowiekiem, który chciał mnie zamordować. Chcę Ci zaświadczyć o życiu. Nie mówię do Ciebie o religii i o pustych słowach, ale chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus nie dość, że dał mi nowe życie, to mnie uzdolnił również do życia. On mi w ogóle pokazał, jak żyć. Dzięki Niemu mogę żyć, dzięki Niemu mogę kochać, dzięki Niemu zrozumiałam, co to znaczy przebaczenie. Kiedy zmagałam się z wybaczeniem facetowi, który chciał mnie zamordować i miałam się stać jego żoną, mówię: Boże, jak mam mu wybaczyć? A Bóg do mnie powiedział: tak samo jak ja Tobie. Przebaczyłem Ci tak, że już nigdy nie wspomniałem Twojego grzechu. Uzdolniłem Cię poprzez to, że dałem Ci Ducha Świętego, abyś przebaczyła. To jest decyzja. I żyję z tym samym człowiekiem. Jestem szczęśliwą mamą i szczęśliwą żoną. Wiecie, Bóg nie jest enigmatycznym Bogiem. On jest do dosięgnięcia. Możesz się dzisiaj z Nim pojednać. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowa Ewangelii, które ja słyszałam, zostały połączone z moją wiarą. Uwolniłam wiarę w słowa, które słyszałam i one zbawiły moje życie. One mi dały pokój. Ja mam dzisiaj pokój. Czasami jest tak, że wiecie, jest pełno burz w naszym życiu, ale chcę Ci powiedzieć, że z Jezusem Chrystusem odkryjesz siebie. Z Jezusem Chrystusem odkryjesz prawdziwego siebie. Ja dzisiaj nie muszę się przebierać. Nie muszę zakładać na siebie różnych innych przebrań. Wiem, kim jestem. Nazywam się Agata Cerońska. Możecie sobie moją historię obejrzeć na YouTubie. Głosimy Wam o żywym Bogu. Bóg jest żywy. Bóg nie umarł. On dalej zbawia i uzdrawia. On dalej zbawia i uzdrawia. Ojcze, ja modlę się, aby słowa, które dzisiaj będą głoszone, aby one były łączone z wiarą ludzi. Ja modlę się, Ojcze, o to, aby każda osoba, która będzie, Ojcze, w naszej atmosferze, niech będzie dotykana Twoim Świętym Duchem. Ojcze, ja modlę się teraz, niech Twój Święty Duch dotyka ludzi. Niech namaszczenie będzie dotykalne. Niech namaszczenie będzie dotykalne. Jeśli chcesz, żebym położyła na Ciebie ręce, to podejdź, mogę się o Ciebie pomodlić, cokolwiek Ci dzisiaj doskwiera. Jeśli nie rozumiesz tego, o czym mówimy, to przyjdź, wyjaśnię Ci, a jeśli potrzebujesz uzdrowienia, to też możesz do nas podejść, będziemy się o Was modlić. Bóg żyje, Bóg uzdrawia, Bóg uwalnia, On w Jezusie Chrystusie jest w stanie Cię uzdolnić do nowego życia. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Cię, chodź, uwielbiamy Cię.